Cześć, nazywam się Bartłomiej Sobolewski i od tego roku ruszam z kanałem na YouTubie. Chciałem Wam trochę opowiedzieć o sobie. Jestem wędkarzem, który praktycznie łowi od dziecka. Swoją karierę wędkarską zacząłem od praktycznie króciutkiej wędki 3-metrowej za 30 zł, może 29, nie pamiętam. Którą mam zresztą do tej pory w swoim arsenale. Wiadomo, że nie używam już jej praktycznie w ogóle, ale mam ją na pamiątkę. Łowię no, od dziecka, ile miałem lat, jak pierwszą rybę złowiłem. Tata mi opowiada, że wtedy jeszcze nie potrafiłem chodzić, jak mama mnie przywiozła na sankach, na lód, na okoliczną rzeczkę. Wtedy były jeszcze inne zimy, 30-40 cm lodu, to był normalny obrazek. Ale podobno tata mi dał wędkę i wtedy wyciągnąłem swojego pierwszego okonia. Ale zaskoczę was, nie zostałem spinningistą i nie łowię teraz okoni z uśmiechem na buzi, tylko łowię raczej białe ryby. Jestem praktycznie od samego początku mojej wędkarskiej kariery w moim rodzimym kole w Kocku, no, które jest podlegające pod Okręg Lubelski. I w tym okręgu, można powiedzieć, nabierałem swoich pierwszych zawodniczych szlifów. Startowałem na różnych zawodach, Dzień Dziecka, czy jakieś okręgowe zawody, okręgowe inicjatywy. Na początku bardzo fajna sprawa. Teraz wiadomo, apetyt rośnie w miarę jedzenia. Od zeszłego roku już łowię w kategorii seniorów Grand Prix Polski. Wcześniej łowiłem w kategorii młodzieży U25. Też od zeszłego roku jestem zawodnikiem klubu wędkarskiego Trapper Siedlce, który jest najbardziej utytułowanym klubem wędkarskim w Polsce na podstawie wielu, wielu lat. Klub, w którym jest naprawdę wielu wyśmienitych wędkarzy i wędkarek, od których mogę się naprawdę wiele uczyć oraz z nimi współpracować. Chciałbym Wam też opowiedzieć o swoich mistrzostwach świata, do których miałem przyjemność łowić dwukrotnie jako jeszcze też zawodnik młodzieży U25. Mój pierwszy start był w Hiszpanii w 2019 roku, później miałem okazję startowania na Węgrzech w ubiegłym roku. No i tam indywidualnie zdobyłem piąte miejsce, co uważam, że jest bardzo dobrym miejscem bycie piątym zawodnikiem na świecie w młodzieżowej kategorii. Chociaż uważam, że do wyższego miejsca no nie zabrakło mi dużo, ale wiadomo, na takich zawodach każdy mikroskopijny błąd później oddaje jedno, drugi błąd dwa miejsca, kolejny błąd trzy miejsca i tak dalej, i tak dalej. Jak to ja sobie powtarzam często na zawodach wędkarskich, czynnik goni czynnik, błąd goni błąd, dlatego tych błędnych czynników trzeba unikać najwięcej. Dlatego ja chciałbym z Wami podzielić się różnymi opowieściami z nadwody, ale nie tylko z nadwody, bo będę Wam opowiadał o swoich przygotowaniach do sezonu, szczególnie teraz w okresach zimowych, o zestawach na wody stojące, wolno płynące, na rzeki, o jakieś tam porady dotyczące odległościówki, bo mam parę różnych koncepcji, które zresztą dostałem, że tak powiem, część dostałem, że tak powiem, na patelni, żeby tylko to wykorzystać i praktykować, a to niektórych rzeczy udało mi się dojść samemu, z których też jestem bardzo dumny. Dlatego myślę, że pod względem sportowym, bo głównie będę nie będę Wam opowiadał, jak, nie wiem, pojechałem na ognisko i łowiłem ryby z kolegami całą noc i tak dalej. Ja do wędkarstwa tak nie podchodzę. Staram się traktować ryby i ogólnie spędzanie czasu nad wodą jako trening, jako współzawodnictwo, jako rywalizację, ponieważ no wiadomo, że każdy robi to, co lubi, dlatego u mnie będzie raczej mniej z jajami, ale bardziej będę szedł w kierunku profesjonalizmu. Dlatego tych, którzy chcą zobaczyć, jak przygotowanie profesjonalne wygląda od kuchni, tym to pokażę. Dlatego zapraszam Was do oglądania. W swoim pierwszym odcinku chciałbym Wam pokazać, jakich zestawów będę używał na wody stojące i wolno płynące w nadchodzącym sezonie.
Będą to zestawy oparte na czterech modelach składników, o których Wam wkrótce opowiem. I chciałbym Wam też opowiedzieć o kilku elementach, z których zbudowany jest zestaw, bo każdy, kto mnie zna, wie, że lubię zwracać dużą uwagę na pedantyczność w zestawach, no i nawet na estetykę ich, która summa summarum nie ma znaczenia dla ryb, ale, że tak powiem, cieszy mnie prywatnie moje oko, dlatego mam tak wszystko porobione. Elementem, od którym chciałbym Wam zacząć opowiadanie o zestawach, jest żyłka, której używam. Jest to żyłka Hikara, produkowana przez tą firmę dla firmy Trapper. Jest to żyłka, która jest średnio miękka, to nie jest jakaś mega miękka żyłka. I to mi też pasuje, ja nie lubię jakichś spektakularnie miękkich żyłek. Powiem Wam tak, tej żyłki również używam na przypony. Praktycznie, no praktycznie i fizycznie używam tylko jednej żyłki na zestawy i przypony, bo po prostu z tymi żyłkami jest tak, że im żyłka jest cieńsza, to też maleje jej miękkość. Jak sobie zrobię zestaw na 0,12, jak założę przypon 0,9, to mam go... Mam, ten przypon jest, ta żyłka jest, wiadomo, o mniejszej wytrzymałości niż ta dwunastka, ale też jest bardziej trochę rozciągliwa niż ta dwunastka i fajnie mi to leży. Już jak byłem związany z wcześniejszymi swoimi markami, z którymi współpracowałem, też lubiłem używać jednej żyłki i do zestawów i przyponów, bo uważam, że to upraszcza sprawę, nie zastanawiamy się, jaką żyłkę wybrać na przypon, jaką żyłkę na zestaw. Nie myślimy o tym, skupiamy się tylko i wyłącznie nad wodą, nad tym, żeby, co robić, żeby łowić ryby, i ja staram się do tego również tak podchodzić. Następnym ważnym elementem jest ołów, którego używam. Głównie pogadam z Wami o śrucinach, bo nie będę ukrywał, że oliwka to oliwka, ważniejszy na zestawie jest śrut. Ja używam śrucin Trapera, kupuję po prostu, mam je od tamtego sezonu na takiej paletce. Wiadomo, są rozmiary, nie wiem, typu 11, 12, 13, które wiadomo, że jest ich nasypane dużo, to jest na parę lat. A takich 13 to myślę, że jak się kupi jedne, to praktycznie to jest dożywocie. Ale na przykład takich, nie wiem, 8, 7, 6 to lubi ubywać, to po prostu jak mi się kończy dany rozmiar, to biorę dozę, dokładam i te same śruciny, co są w dozach, te same są w paletce. Tak to u mnie wygląda. Korzystam też z silikonków. To wiadomo, że musimy dobrać odpowiedni rozmiar do spławika. To jest też ważny element, żeby ten spławik nie przesuwał się za swobodnie, ale też żeby nie był za sztywno, przez co nie niszczyłam spławika czy żyłki, bo to też nie ma większego sensu. Ale najważniejszym elementem zestawu ogólnie spławikowego na wody wolno płynące i stojące jest spławik. Ale spławiki nie będę Wam omawiał wszystkich razem, tylko po prostu będę Wam opowiadał o zestawie, o kasecie zestawów oraz o spławiku wtedy. Pierwszym spławikiem, który Wam chcę, który Wam chcę pokazać, jest spławik GST Pro 3. Jest to nowość Trapera na ten sezon. Spławiki o bombkowatym kształcie. Już Wam to pokazuję, ten spławik. Myślę, że to jest najbardziej popularny kształt spławika u nas w kraju. Sami wiecie, jaki spławik przypomina. W tym, że według mnie nad wieloma spławikami na rynku ma swoją przewagę. Otóż w tym spławiku żyłka przechodzi przez korpus. Ja Wam to pokażę, ale wiadomo, nie będzie tego spektakularnie widać, bo no, nie jest jakiś super jakości aparat, ale sami widzicie, że no, jak mówię, że tak jest, to tak jest, nie wiem, po co miałbym Was kłamać. No i tak, pokażę Wam budowę tego zestawu, akurat ten kształt. Zestaw jest preferowany do łowienia na wodach, których woda płynie lub występuje fala dryf.
Ten akurat w tym sławiku jest taka budowa, że tak powiem, rozbudowana, bo raczej tym zestawem zakładam, że będę łowił na łowiskach, których występuje raczej większa głębokość. Wyjątkiem będzie mój okoliczne łowisko dratów, gdzie tu nie jest to głęboki zbiornik, ale występuje w nim spory dryf, dlatego myślę, że na tą wodę ten spławik to będzie naprawdę kot. No i tak, budowa, która jest raczej na tą głębszą wodę, na dratów będzie trochę obciążenie obniżone, bo nie ma potrzeby, że tak oleje, szczególnie, że tam lubią występować ukleje, które przechwytują przynęta. Wiadomo, że jak są leszcze na dole, to nie chcę mówić uklei, które na zawodach się nie opłacają, więc pokażę wam budowę zestawu, która, umówmy się, jest umowna. To nie jest budowa zestawu, która będzie koniec, kropka, taka i koniec. Tylko że będę to modyfikował, ale dlatego wam to pokażę, ale też nie bierzcie tego niesamowicie pod uwagę. To mamy tak. Przy spławiku dwugramowym sygnalizacyjna śrucina numer 9, odcinek 25 cm, kolejna śrucina numer 9, 20 cm kolejna dziewiątka, 15 cm całe obciążenie. Tu mi śrut trochę się przemieścił, bo ja staram się tak śruty zaciskać, żeby one były ładnie mogły się suwać po żyłce, bo to też jest ważne, żeby nam nie kaleczyły żyłki. To też jest istotne. Przekrój zestawów, jakie dla siebie przygotowałem na ten sezon, na tym modelu, jest od 0,6 do 6 gram, ponieważ tego zestawu będę, że tak powiem, tego kształtu spławika będę używał, że tak powiem, na najbardziej rozbudowanych łowiskach. Myślę, że to jest najbardziej uniwersalny spławik u nas na rynku w Polsce, ten kształt. Kolejnym modelem, który wam chciałbym pokazać, jest spławik typu gruszka lub odwrócona kropla, nazw ma wiele, ale jest to przede wszystkim spławik na łowiska, gdzie występuje uciąg. Myślę, że taki tylko mniejszy niż przy spławiku GST Pro 3, to jest GST Pro 1, gdzie spławik będzie według mnie preferowany na łowiska typu kanały. Spławik jest, tu żyłka nie przechodzi przez korpus, bo w firmie uznane zostało, że nie ma takiej po prostu potrzeby. Spławik też dzięki temu jest troszeczkę tańszy, a przy obecnych cenach, szalejących inflacjach, myślę, że to ma znaczenie. Gramaturę, którą sobie przygotowałem, tych spławików zaczyna się od 0,4 do 2 gram, czyli cały przekrój wypuszczony przez firmę Trapper. No i chciałbym może wam pokazać spławik 0,8, w którym już tak bardzo nie będę modyfikował budowy zestawu, ponieważ on jest już na mniej określoną liczbę łowisk, więc wiem, jak mniej więcej rozłożyć obciążenie na te łowiska. Więc tak, przy spławiku 0,8 mam śrucinę rozmiar 11, 20 cm, 10, kolejną 11, 10 cm, kolejną 11, kolejną 11 i 5 cm całe obciążenie. Zestawy mam głównie zbudowane na śrutach, tak lubię, chociaż to jest, że tak powiem, sprawa umowna. Znam dużo lepszych wędkarzy ode mnie, którzy są zwolennikami stosowania oliwek. To już jest, że tak powiem, sprawa indywidualna. Ja lubię tak po prostu. Każdy ma jakieś swoje indywidualne preferencje. I też dlatego nasz sport jest dzięki temu piękny, że nie ma jednego sposobu, że tak powiem, określonego na wysokie miejsce w zawodach. Kolejnym zestawem, który wam chcę pokazać, kompletem zestawów, są zestawy oparte na spławikach GST 7. Jest to kształt, nomen nomen w kształcie oliwki, którymi łowiłem w zeszłym sezonie. Byłem z nich naprawdę bardzo zadowolony, dlatego nie mógłbym ich pominąć w swoim arsenale na nadchodzący sezon, który puka, że tak powiem, już mocno do moich drzwi, bo już, że tak powiem, robi się wiosennie, łowiska zaczynają puszczać, już mnie trochę ciśnie na zawody, ale wiadomo, jak to jest, nie zawsze są zawody w lutym, więc muszę czekać do marca, ale w marcu myślę, że już pierwsze imprezy będą, także już się nie mogę doczekać. Wracając do spławika GST 7, chciałem wam opowiedzieć też o malowaniu pewnym.
Może zwróciliście w poprzednich modelach, że lubię sobie malować tu antenkę na dole. To przy okazji pokażę wam przy tym spławiku. Tu jest odcinek dosłownie, nie wiem, pół centymetra pomalowanej antenki na czarno. Jest to po to, żeby wywarać spawik po prostu do tego punktu, a jak ryby żerują tak, że unoszą nam przynętę, to po prostu nam to rybki pokazuje, pokazuje spławik. Chociaż przy metalowych dolnikach to nie jest tak widoczne. Ale przy węglowym, który wam zaraz pokażę, ma to kolosalne znaczenie przy na przykład łowieniu leszczyków. Ten kształt spławika preferuje do łowienia raczej małych ryb w większych ilościach. Przykładem łowisk, którym będzie się sprawdzał ten spławik, będzie na przykład, myślę, łowisko Jastrząb, które leżało mi bardzo w ubiegłym sezonie. Tak tym spławikiem łowiłem płotki, bardzo fajnie mi to szło. Budowę zestawu jest trochę, że tak powiem, jest najbardziej, znaczy może nie toporna, ale najbardziej do tak jakby intensywnego łowienia, w których raczej mamy ryby w łowisku i nie musimy się martwić o branie i nie musimy na branie czekać 10 minut czy tam 5, tylko raczej branie następuje po chwili, jak się zestaw wróci do wody. To mamy tak, przy spławiku 0,8, śrucina 11, 20 cm, kolejną 11, 10 cm, całe obciążenie, więc mamy tylko raptem dwa sygnały. I to jest zestaw, który mam do najbardziej intensywnego łowienia. I tak, tego spławika również nie radziłbym wam stosować w łowiskach, gdzie występuje jakiś specjalnie dryf wody, tylko raczej kiedy woda jest spokojna, łowi się małe ryby i chcemy je łowić ze spływu, bo raczej bez przetrzymanki ten spławik będzie się sprawdzał właśnie do takiego łowienia idealnie. Ostatnim modelem, który mam przygotowany na sezon i chciałbym wam pokazać, jest model spławika, którego również używałem w ubiegłym sezonie. Jest spławik i zestaw GST8. Jest to spławik różniący się od wszystkich tych spławików i zestawów, które wam wcześniej pokazałem, tym, że jest zbudowany na węglowym dolniku, co według mnie ma bardzo duże znaczenie przy braniach wystawianych, bo węgiel ma całkowicie inną wyporność niż metal. Otóż ma brak wyporności. I spławik taki pokazuje branie nam zdecydowanie, ale to zdecydowanie wystawiane lepiej, ponieważ jak ryba nam unosi śruta, tego, który jest przy samym szyponie, to widzimy to najlepiej. Widzimy to najbardziej nam wtedy pokazuje spławik. I wtedy ten czarny pasek, który wam pokazywałem wcześniej, ma największe znaczenie, bo on dosłownie pokazuje branie, dzięki któremu możemy zaciąć, holować rybę i według mnie przy tego typu spławiku właśnie węglowy dolnik robi nam całą robotę, że jesteśmy w tych wystawianych braniach skuteczni. To tak, budowa tu jest taka sama jak w łóżce, to jest taka, że tak powiem, budowa medium, ani nie do rąbania ryb, ani też do jakiegoś, że tak powiem, do jakichś mega słabych brań, tylko jest taka optymalna, to tak. Przy spławiku, tu mamy gramówkę, to mamy śruciny już numer 10. I tu mamy tak, dziesiąteczkę przy przyponie, 20 cm kolejną dziesiątkę, 10 cm kolejną dziesiątkę, 5 cm całe obciążenie. Tak to wygląda u mnie. W tym ja sobie stosuję taką prostą zasadę w swoim, że tak powiem, arsenale przy zestawach. Otóż mam tak sobie taką, że tak powiem, przy śrucinach sygnalizacyjnych taką zasadę, że zakładam 3-4 śruciny sygnalizacyjne na zestaw, które będą rozłożone. Czasami będą dwie sygnalizacyjne, czasami 3, czasami 4, różnie to wygląda. W tym, że tak, przy spławikach do 0,8 stosuję śruciny numer 11 sygnalizacyjne. Przy spławikach gram 20 stosuję śruciny o grubości, o wielkości dziesiątek, mam tu tak właśnie opisane tutaj, zaraz wam pokażę tu ten rozmiar numer 10. Przy spławikach 1,5-2 gramy śruciny o rozmiarze 9, no i przy 3-4 gramy śruciny numer 8 i 5-6 gram siódemeczki. Dlaczego sobie przyjąłem taką zasadę? Powiem szczerze, nie mam jakiejś, nie wiem, fizycznej wiedzy, jakiejś spektakularnej na ten temat, po prostu tak mówiłem, tak udało mi się, że tak powiem, parę zawodów wygrać, na paru zawodach odnosić wysokie miejsca, no i stwierdzam, że na podstawie bardziej praktyki niż jakiejś wiedzy fizyczno-doświadczalnej w wodzie, jak to się zachowuje, stwierdziłem, że takie tak dobrane śruciny sygnalizacyjne będą robić robotę i tak bym wam też chciał polecić.
To wszystko, co dla was dzisiaj przygotowałem. Będę was, że tak, będę wam dokuczał swoimi filmami, myślę, co jakiś czas. Wiadomo, że nie będzie to publikacja co 3-4 dni, bo według mnie to też nie ma sensu, żeby wyczerpać tematy wędkarskie w ciągu kilku tygodni, kilku miesięcy. I chciałbym, żebyście, mam nadzieję, dobrze się bawili na moich filmach, obserwowali mnie, moje poczynanie w zawodach wędkarskich oraz wspierali mnie w porażkach, cieszyli się ze mną ze zwycięstw, bo parę relacji z wędkarskich wypraw też mam zamiar przygotować w nadchodzącym sezonie. Mam nadzieję, że wszystko się uda. No i pozdrawiam was i życzę fajnego rozpoczęcia sezonu. Trzymajcie się cieplutko.